zawsze, nie? No ale już nie mówiąc o tym, że one smaku nie mają. Na jakość owoców, ale to jakość owoców wiąże się z plonem, bo tak jak kiedyś rozmawialiśmy, to trzy małe borówki to są dwie duże borówki, tak? Wagowo. To wpływa oczywiście już na jakość, tak? Bo jeżeli ja mam dwie duże ładne, więc mam bardziej chętnych klientów do odbioru takiego towaru niż powiedzmy trzy drobnice. No i stawiam cały czas na borówki stare, sprawdzone odmiany. Ale podkreślmy dbałość przy tym, że się dba o jakość, prawda? Czyli musi być rozmiar, musi być wielkość, tak? Kalibracja, owoce przecież też pracownicy łatwiej, chętniej zbierają, szybciej, oczywiście, nie? Oczywiście. Także no tutaj mamy wiele tych korzyści. No dużo się ostatnio dyskutowaliśmy nawet na waszym spotkaniu o Blue Cropie, którego przecież nie trzeba przykreślać, ale trzeba tylko o niego odpowiednio zadbać, tak? Tak. No, pan redaktor widział tutaj Blue Cropa u mnie w tym roku, w zeszłym roku chyba też filmy były robione tak, przez redakcję, prawda? Więc myślę, że jest to no, typowy standard Blue Cropa, taki jak powinien być, czyli to, co pani doktor, zapomniała nazwisko, z Instytutu Ogrodnictwa mówiła, że w Blue Cropach jest 50% Blue Cropa czy 70%, nie? To u mnie 100% Blue Cropa w Blue Cropie. A do tego dokładam dużo tych zabiegów agrotechnicznych, a zwłaszcza cięcia jest ważne przy tym. No i osiągamy wyniki. No. A nie przekreślam tej odmiany w ogóle. Jestem w opozycji do tych, którzy mówią, że Blue Crop to już jest historia i to jest przeżytek. To jest nieprawda. Jest to najbardziej wdzięczna, najbardziej wydajna. Niezawodna. Jest susza, Blue Crop jest. Są mrozy w zimę, Blue Crop jest. Są przymrozki wiosenne, a Blue Crop jest. On zawsze jest. I dlatego uważam, że jest i był, jest i będzie. I na mojej plantacji też jest. 42% mam Blue Cropa. Resztę odmian mam 30% wczesnych i 30% później. A ten środek wypełnia mi Blue Crop, tą masę swoją. No tutaj pewnie też jak przyznasz, a wiele osób to mówi, że ten Blue Crop to jest taki bufor bezpieczeństwa, tak? Że zawsze ten tonaż będzie ten plon, mimo tam jakichś niekorzystnych czynników, to zawsze tutaj tą odmianą można uzyskać dobry efekt, nie? Bez problemu na rynku krajowym, a i bez problemu również na eksport. Tylko tak jak powtarzam, odpowiednie zabiegi trzeba, zwłaszcza z cięciem, i w odpowiednim momencie jego zbierać. Dobrze też mieć zabezpieczenie przed deszczami, przed rosami, przed mgłami, kiedy moczą, prawda, i nie można zbierać. To trzeba się zabezpieczyć i wyniki się osiąga na Blue Cropie również zadowalające. Może... No, ty już tutaj zainwestowałeś w daszki, tak? Tak. Część plantacji już jest osłonięta. Tak. Chyba w planach są kolejne inwestycje w tym kierunku? Dokładnie. W planach są kolejne inwestycje na kolejne kwatery. Zwłaszcza te, które... Te odmiany, które mają tendencję do jakiegoś... Są bardziej miękkie, powiedzmy w ten sposób, tak? Mają tendencję do ewentualnego pęknięcia po deszczach.